200 uczniów z ponad 40 szkół w całej Polsce przyjechało do Warszawy na jedyny taki festiwal w naszym kraju. Festiwal Filmoteki Szkolnej. Tutaj nie ma zbyt głupich pytań lub zbyt mądrych odpowiedzi. Tutaj liczy się tylko jedno – film. Z myślą o kim jest organizowany Festiwal Filmoteki Szkolnej? Oczywiście z myślą o uczniach, ale też i o ich wspaniałych nauczycielach. To ludzie, którzy przyjechali tutaj, żeby pokazać swoją pracę, efekt pracy całorocznej. Uczniowie tworzyli gazety filmowe, tworzyli dyskusyjne kluby filmowe, realizowali swoje pierwsze filmy, tworzyli salki filmowe. Festiwal Filmoteki Szkolnej jest z jednej strony takim podsumowaniem całorocznej pracy młodzieży, młodzieży zaangażowanej w różnego rodzaju działania filmowe i my chcemy, żeby oni te swoje pasje rozwijali. Dlatego też zapraszamy ich do Warszawy, gdzie mogą spotkać się ze specjalistami i zasięgnąć tej porady. Z drugiej strony mogą się spotkać sami ze sobą i powymieniać doświadczeniami, zainspirować nawzajem. Chcemy też to środowisko integrować, no i spotkanie tych 200 osób w jednym miejscu nam to umożliwia. Zachęcam Was do tego, żebyście już od dzisiaj, na przykład jeśli będziecie pisać scenariusze, żebyście jednak operowali to już planami. Zupełnie inaczej nabierzecie takiej szlachetnej pokory na to, że nie wszystko tak, co człowiek sobie tak powie, może. Chociaż mówię, uważam, że w filmie można wszystko. Jedna z dziewczyn zapytała mnie, jaki jest mój ulubiony film. A to jest absolutnie najtrudniejsze dla mnie pytanie, bo ja nie jestem w stanie przede wszystkim wybrać jednego. Bardzo trudno jest mi wybrać trzy, więc wybrałam trzy, które naprawdę lubię, ale musiałam się trochę nagimnastykować, no bo to są całą resztą, którą uwielbiam. Więc to, starałam się im właśnie to przekazać, że lepiej jak jest więcej wszystkiego, żeby dużo oglądać, ale żeby przy okazji się specjalizować w jednej swojej niszy. Że jeśli lubisz kino tureckie, zajmij się nim. Jeśli lubisz superbohaterów, zapraszam do tej niszy, znajdzie się w niej miejsce. Mimo tego, że to są młodzi ludzie, którzy często pytają o jak się zaczęła Pana droga zawodowa, w ogóle jak Pan został aktorem, jak to jest być aktorem, to oprócz zdarzają się takie pytania po prostu, że się człowiek naprawdę musi dużo, dużo pomyśleć i namyśleć, żeby odpowiedzieć temu człowiekowi na tyle rzetelnie, żeby on dostał informację, której on na ten moment potrzebuje. Przyjechałem tu pełen energii i zaangażowania, by poznać nowych ludzi. Szczególnie atrakcyjnym punktem wydawały mi się właśnie warsztaty filmowe, z których wyjeżdżam z pełną głową. Wiem, jak już w inny, ciekawszy sposób patrzeć na film. W przyszłości chciałabym się zajmować filmami. Chciałabym pójść bardziej w stronę muzyczne, jakby teledyski, jakieś klipy muzyczne, albo nawet etiudy właśnie z muzyką w tle. Zobaczyłam inne spojrzenie na to, z takiej strony bardziej profesjonalnej. No, dowiedziałam się dużo ciekawych rzeczy o tym, jak powstają filmy, niektóre jak trzeba w ciężkich warunkach pracować i że nie jest takie kolorowe, jak się patrzy. Jak pan myśli, czy w tak młodym wieku, jak są ci ludzie, już może objawić się talent filmowca, jak to było z panem? Ze mną? Talent filmowca, no wie pani, ja nie wiem, czy mój talent w ogóle kiedykolwiek się objawił. Ja tylko mogę powiedzieć, że ja się wychowywałem w takim środowisku, także może dlatego trafiłem do tego świata, no bo cała moja rodzina pracowała w filmie. Natomiast czy młody człowiek może objawić talent? Jasne, że może. Tylko że talent do robienia filmów to jest coś zupełnie innego, o czym też czasami nie wiemy, że to jest jakby zespół cech. To nie jest tylko zdolny człowiek. Żeby robić filmy, to trzeba mieć jeszcze wiele innych talentów. Jakby ogromną pracowitość, umiejętność współpracy z innymi ludźmi, umiejętność organizowania pewnych rzeczy, bo reżyser to jest także organizator, krokodylą skórę i odporność na stres i tak dalej, i tak dalej. Także od talentu do roboty długa, długa droga.
Tradycją Festiwalu Filmoteki Szkolnej są nagrody dla laureatów konkursów Filmu na Horyzoncie, Nakręć się i Skrytykuj.pl. Ta nagroda jest dla mnie przede wszystkim doświadczeniem, bardzo dużym doświadczeniem, którego nie zdobyłbym w żaden inny sposób najprawdopodobniej. Jest to wielka okazja i bardzo się cieszę, czuję się zaszczycony, że mogłem wziąć w tym udział. Krytyka filmowa musi być przede wszystkim konstruktywna i musi dotykać różnych aspektów dzieła, nie tylko skupiać się na jednym. Po prostu lubię oglądać filmy i myśleć o nich. Tak, niekoniecznie, jeszcze nigdy się nie dzieliłam swoimi przemyśleniami, to był pierwszy raz. Po raz pierwszy w czasie festiwalu nagrodzono młodych twórców plakatów filmowych. Najwięcej prac powstało na temat filmu Usłyszcie mój krzyk Macieja Drygasa. Na 20 tutaj prac wyróżnionych i nagrodzonych, 8 plakatów wyróżnionych i nagrodzonych to jest właśnie ten film, czyli fantastyczne dotarcie reżysera do młodzieży. Prace w większości zostały wykonane technikami, technologiami manualnymi. To było dla nas zaskoczenie. Sądziliśmy, że pewna kalka plakatu współczesnego, czyli tak zwanego zdjęcia z nazwiskiem aktora i tytułu filmu będą tutaj dominować. Festiwal Filmoteki Szkolnej gromadzi nie tylko zafascynowanych filmem młodych ludzi, ale także zaangażowanych nauczycieli. Przecież to oni wprowadzają film do szkoły i na swoje lekcje. Jestem informatykiem, więc za pomocą filmu mogę uczniów przenieść w takie miejsca, gdzie mogą się czegoś nauczyć, mogą coś zobaczyć. Niestety nie jesteśmy, jak to się mówi, w realu w stanie tam być. Film jest potrzebny. Chętnie zarażam filmem swoich kolegów i koleżanki z pracy i chciałbym, żeby film w polskiej szkole już od szkoły podstawowej był mocno zauważalny i wpleciony w cały proces edukacyjny. Mówi się, że przez film, przez kino ludzie stają się lepsi, stają się wrażliwsi. Ja się tak zastanawiam, czy stają się również lepszymi obywatelami. No zdecydowanie, to znaczy tak, po pierwsze dzięki temu, co robią, dzieci, młodzi ludzie widzą, że szkoła jako miejsce, jako przestrzeń publiczna nie musi być nudna. Zaczynają robić rzeczy, do których czują bluesa, na których im zależy, które są dla nich ważne, które ich cieszą. Oni się uczą działać, uczą się mieć własne zdanie, uczą się o coś zawalczyć, uczą się iść na kompromisy. Bo zwykle jest tak, że pomysł na to, jaki mamy zrobić film, albo co puścimy na maratonie filmowym, albo jak zorganizować noc filmową, że się zaczyna od burzy mózgów i bardzo różnych pomysłów. Trzeba się dogadać. No i poza tym ten program pokazuje, że szkoła nie musi być nudna. Mamy na to dowody. Wystarczy się rozejrzeć po tej sali. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.